Cześć, tutaj Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj nagramy sobie film, który nagrało już pół BookTube'a, a ja jak zawsze jestem na szarym końcu, a mam tutaj na myśli film Książki idealne na lato. To, co znajdziecie w tym filmie, to oczywiście moje subiektywne polecenia książek, które według mnie nadają się idealnie na lato z różnych powodów. Ja generalnie nie jestem raczej czytelnikiem sezonowym, ale jeżeli już mam ochotę na jakieś konkretne książki, a raczej na jakiś konkretny typ książek, to najczęściej jest to wczesną jesienią i stąd taki film na moim kanale się pojawił na jesieni właśnie, czyli Książki idealne na jesień, oraz właśnie latem, kiedy mamy urlop, kiedy mamy trochę więcej tego wolnego czasu, często leżymy na plaży, odpoczywamy czy opalamy się i po prostu sięgamy po jakąś książkę, żeby się zrelaksować. Jeżeli chodzi o mnie, to osobiście dla mnie takimi najlepszymi książkami właśnie gdzieś tam na kocyk, na ręcznik, na plażę, do takiego, wiecie, totalnego chillu, totalnego zrelaksowania się, odstresowania, oderwania od rzeczywistości. Najlepsze są książki, które właśnie wciągają i które pozwalają zapomnieć o wszystkim dookoła. I według mnie są to thrillery i książki obyczajowe slash romanse, czyli takie może nie za głębokie, może nie za poważne książki, ale takie, które są po prostu bardzo dobrą zabawą. I głównie właśnie takie książki będę chciała Wam tutaj pokazać, ale mam też na przykład jeden reportaż, który gdzieś tutaj się wkradł, także mam nadzieję, że moje polecenia Wam się spodobają i zapraszam do dalszego oglądania. Zacznę od wspomnianych thrillerów, ponieważ jak wiecie, ostatnio na moim kanale i na moim Instagramie odbywał się maraton z thrillerami, w czasie którego przeczytałam kilka książek i bardzo polubiłam się z nowo odkrytą dla mnie autorką, a jest to autorka B.A. Paris. Przeczytałam 3 jej książki i wszystkie 3 bardzo mogę Wam polecić jako właśnie takie książki, które odciągają od wszystkiego, które chce się tylko po prostu czytać na raz i które po prostu mają bardzo angażującą według mnie fabułę. I jeżeli chodzi o wersje papierowe, to mam tutaj książkę Na skraju załamania oraz Za zamkniętymi drzwiami. I są to książki, o których już Wam mówiłam na moim kanale właśnie za sprawą wspomnianego maratonu. Jeżeli o mnie chodzi, to dużo bardziej podobało mi się to, czyli Na skraju załamania, ponieważ ta książka miała w sobie taki wątek tajemnicy, gdzie od początku nie wiedzieliśmy, co jest grane, natomiast Za zamkniętymi drzwiami już wiedzieliśmy od samego początku, co się dzieje i tylko czekaliśmy na to, jak ta historia się rozwiąże. W Na skraju załamania mamy historię kobiety, która pewnej nocy przejeżdża i nie zatrzymuje się, by pomóc kobiecie zaparkowanej na uboczu, na takiej mało uczyszczanej drodze. Po prostu przejeżdża trochę ze strachu, trochę, no właściwie sama do końca nie wiesz czego i następnego ranka okazuje się, że ta kobieta została zamordowana. Od tej pory naszą bohaterkę zaczynają dręczyć ogromne wyrzuty sumienia. Ona z tego powodu popada w taką obsesję, trochę obłęd. Bardzo chce się dowiedzieć, co się wydarzyło. Boi się, że morderca ją widział i czyha na nią. Zaczynają się dziać wokół niej takie naprawdę dziwne rzeczy. Ona sama również zaczyna tracić trochę kontrolę nad sobą, to znaczy zapomina o takich najdrobniejszych rzeczach, najbardziej błahych sprawach. Na przykład gdzie zaparkowała samochód, czy że umówiła się z koleżanką na obiad. Takie rzeczy i to wszystko sprawia, że gdzieś tam jej psychika bardzo na tym cierpi. I to jest naprawdę bardzo fajny i bardzo wciągający thriller psychologiczny. Zakończenie, przyznam szczerze, że mnie zaskoczyło, chociaż jakby się nad nim zastanowić, to ono jest nam podane na tacy tak naprawdę od samego początku. No ale ja nie jestem wprawionym czytelnikiem, jeżeli chodzi o thrillery, więc dla mnie było ono zaskakujące. Natomiast w Za zamkniętymi drzwiami mamy historię kobiety, która po bardzo krótkiej znajomości postanawia się pobrać z mężczyzną, który wydaje jej się ideałem, jest taki bardzo uprzejmy, szarmancki, dobrze wychowany, a przy tym bardzo bogaty. Natomiast tuż po ślubie okazuje się, że jej nowo poślubiony mąż jest psychopatą, zaczyna ją więzić we własnym domu, nie pozwala jej absolutnie nigdzie wychodzić, zamyka ją, izoluje od przyjaciół, od bliskich, od rodziny. No i dzieją się tutaj straszne rzeczy. Też nie chcę Wam za dużo zdradzać, żeby nie odbierać Wam całej tej historii po prostu, żebyście mogli ją odgrywać na bieżąco. Natomiast no, dzieją się tutaj okropne rzeczy. Bardzo ciekawe jest to, że mimo, że właśnie ten główny zły bohater, główny antagonista izoluje główną bohaterkę i zamyka ją, wiecie, trzyma ją w sypialni, która ma kraty na oknach i tak dalej, to jednak oni pozornie dla takich znajomych z pracy czy dla po prostu ludzi z zewnątrz wiodą naprawdę perfekcyjne życie, ponieważ oni dalej spotykają się ze znajomymi. Natomiast w bardzo ciekawy sposób jest tutaj rozwiązana ta sytuacja tego, jakim cudem nasza główna bohaterka nie może się właśnie wyrwać z tego małżeństwa, skoro spotykają się z ludźmi, skoro widują się ze znajomymi, skoro spędzają z nimi czas. Jest to naprawdę dosyć wiarygodne mimo wszystko, chociaż jest tutaj kilka takich dziur, które mi troszkę przeszkadzały, ale mimo wszystko jest to również książka bardzo wciągająca. Według mnie nie aż tak jak Na skraju załamania, ale mimo wszystko obie Wam bardzo gorąco polecam na upalne dni właśnie na lato. Z thrillerów przejdziemy sobie do książek akcji i mam tutaj książkę Dana Browna Inferno. Pokazuję Wam akurat tę, ponieważ to właśnie po tej książce, a czytałam ją jakoś koło lata, wydaje mi się, że tak późną wiosną. Osobiście uważam, że Dan Brown we wszystkich swoich książkach, nie tylko w Inferno, bardzo dobrze opisuje miasta, to znaczy u niego miasta są również bohaterem powieści. One nie są tylko tłem dla całej akcji, ale są również w pewnym sensie bohaterem. I tutaj w dużej części tej książki mamy opisaną Florencję. I autor tak tę Florencję tutaj potrafił opisać, że ja tuż po przeczytaniu tej książki książki, od razu wyszukiwałam biletów. I autentycznie tego lata, w którym czytałam tę książkę, zabukowałam bilety do Florencji, znaczy właściwie do Pizy, bo były po prostu bardzo tanie, ale z Pizy do Florencji jest dosyć blisko i pojechaliśmy odwiedzić Florencję, także właśnie Dan Brown mnie do tego przekonał. Tutaj akurat do Florencji, natomiast w Kodzie Da Vinci będzie to oczywiście Paryż, w początku z tego co wiem to Barcelona, chociaż początek jeszcze przede mną. Tak więc bardzo polecam Wam jego książki, nie tylko dlatego, że są szalenie wciągające. Wiecie, to może nie jest jakiś obiektywnie super dobry autor, ale ja bardzo lubię te zagadki, te intrygi, które on wymyśla. Według mnie naprawdę trzeba mieć niezłą głowę, żeby to wszystko miało sens i trzymało się kupy, a jednocześnie ja uwielbiam historię i dla mnie te wszystkie wątki historyczne i związane też z historią sztuki są tak dużą wartością dodaną tych książek, że ja właśnie z tego powodu uwielbiam te książki. Tutaj na przykład odwiedziliśmy też takie muzeum, o którym tutaj jest mowa, w tym momencie nie pamiętam jak to muzeum się nazywa, ale widzieliśmy też maskę Dantego, która jest bardzo ważnym elementem w całej tej historii i też właśnie ją we Florencji widzieliśmy i to w ogóle miało dla mnie zupełnie inny wymiar, kiedy ja mogłam najpierw o tym przeczytać oczami Dana Browna, a później zobaczyć to na żywo. Także naprawdę bardzo Wam gorąco polecam jego książki, jeżeli lubicie takie krótkie wypady do innych miast, takie city breaki tak zwane, bo właśnie wydaje mi się, że po przeczytaniu jego książek będziecie mieli ogromną ochotę te miasta, które opisuje, zwiedzić. Skoro już jesteśmy przy podróżowaniu, to pokażę Wam tutaj książkę, którą czytałam już dosyć dawno temu, ale nie mam jej w formie fizycznej, ponieważ czytałam ją na Legimi, a jest to książka Z miłości to współczuję. Jest to dosyć znany reportaż, także myślę, że mogliście się już na niego gdzieś natknąć. Jest to reportaż o Omanie, natomiast autorka trochę odczarowuje Oman i w ogóle kraje arabskie i życie w krajach arabskich. I wydaje mi się, że to jest świetna książka na lato, ponieważ może właśnie lubicie takie podróże na Bliski Wschód, podróże do innych kultur, poznawanie nowych kultur i wydaje mi się, że ta książka trochę odczaruje w Waszych oczach ten Bliski Wschód, który w polskiej literaturze jest bardzo źle przedstawiany zazwyczaj, właśnie przy okazji takich głośnych, ale kontrowersyjnych tytułów, typu była czyjąś tam żoną i tak dalej. Natomiast ta książka pokazuje taki Oman z dosyć subiektywnej strony, ale z dosyć ciekawej, ponieważ autorka mimo tego, że jest Polką, to przez kilka czy kilkanaście lat mieszkała w Omanie i pokazuje różne oblicza tego Omanu, ale również, co jest szalenie ciekawe, rozmawia z Omankami, więc mamy też perspektywy kobiet na co dzień mieszkających w Omanie, które się tam urodziły, które żyją w tej kulturze i to, jak one tę kulturę postrzegają. I naprawdę sporo nas tam może zadziwić, sporo możemy się dowiedzieć na ten temat. Warto po prostu spojrzeć trochę na kulturę muzułmańską z innej perspektywy i wydaje mi się, że ta książka jest bardzo ciekawa. Przeniesie nas gdzieś tam mentalnie właśnie do ciepłych krajów na Bliski Wschód i coś z niej wyniesiemy, a jednocześnie jest bardzo lekko napisana i naprawdę można przy niej bardzo przyjemnie spędzić czas. Dobrze, to teraz chwila dla młodzieżówek, a mam tutaj dwie książki, a w zasadzie dwie takie serie, można powiedzieć, do polecenia Wam. To znaczy jedną serię i jedną pojedynczą książkę i tą serią, którą mam na myśli, to jest seria o Larze Jean, czyli Do wszystkich chłopców, których kochałam, którego ja akurat tutaj nie mam. PS, wciąż Cię kocham i Lara Jean zawsze i na zawsze, chyba taki jest polski tytuł, ja akurat tę część mam w wersji angielskiej. Myślę, że też wszyscy doskonale znacie te książki, głównie za sprawą bardzo głośnej i bardzo uważam dobrej ekranizacji Netflixa. To są takie młodzieżowe powieści obyczajowe, gdzie wątek romansowy oczywiście jest jak najbardziej, natomiast on nie dominuje. Poza tym, że ten wątek romantyczny jest naprawdę bardzo dobry i Peter Kawiński to jest taki jeden z naprawdę niewielu moich książkowych kraszy, to tutaj bardzo fajnie są przedstawione relacje rodzinne, ponieważ główna bohaterka ma dwie siostry, natomiast wychowuje je wyłącznie ojciec, ponieważ matka zmarła, kiedy były małe, a właśnie po matce są półkoreankami i chciałyby lepiej poznać tę swoją koreańską stronę, ponieważ na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych. No i mamy tutaj po prostu takie perypetie rodzinne i uważam, że to są takie niesamowite, ciepłe, niesamowicie ciekawe, niesamowicie przyjemne i po prostu fajne młodzieżówki, które nie są głupie, mają jakieś tam naprawdę ciekawe wartości, głównie takie związane z relacjami rodzinnymi, pokazują bardzo fajny wątek romantyczny i po prostu można się przy nich szalenie dobrze bawić, bo są niesamowicie wciągające, a kiedy je przeczytamy, to możemy sobie przedłużyć tę przyjemność i włączyć filmy na Netflixie. Także ja Wam tę serię Jenny Han naprawdę bardzo gorąco polecam, bo ja się przy tych książkach świetnie bawiłam i są to jedne z moich ulubionych młodzieżówek obyczajowych. I jeśli chodzi o książki dla młodzieży, to mam tutaj jeszcze książkę, którą całkiem niedawno czytałam, w maju bodajże, o której już mogliście usłyszeć na moim kanale w pewnym reading vlogu, a jest to książka Weroniki Łodygi Angst with Happy Ending, czyli książka polska z wątkami LGBT. Książka, która opowiada historię dwóch chłopaków, Benjamina i Aleksa. Kurczę, teraz nie wiem, czy nie mieszam imienia drugiego bohatera, ale wydaje mi się, że chyba Alex. Czy nie drugiego bohatera, tylko z drugiej książki tej autorki. Natomiast chyba Benjamin i Alex, tak mi się wydaje. I jest to książka, która porusza naprawdę mnóstwo bardzo ważnych i bardzo aktualnych wątków i problemów, z którymi boryka się młodzież. W pewnym momencie wydawało mi się, że autorka upchała tego aż za dużo do jednej książki, bo tam jest dosłownie wszystko. To znaczy mamy wychowywanie się w takiej dosyć patologicznej rodzinie, gdzie ojciec jest alkoholikiem, gdzie brakuje pieniędzy na wszystko i przy czym ta rodzina jest wielodzietna, więc tych pieniędzy naprawdę brakuje. Mamy mamy również wychowywanie syna przez samotną matkę, ale mamy również takie wątki jak na przykład odkrywanie swojej tożsamości seksualnej, które wydaje mi się, że są bardzo aktualne i bardzo ważne dla młodzieży. I jest to taka książka, która niczego nie narzuca, a która pokazuje naprawdę wiele perspektyw i wydaje mi się, że każdy nastolatek, każda dorastająca młoda osoba znajdzie w tej książce kawałek siebie, znajdzie w tej książce coś, z czym chociaż częściowo będzie się mogła utożsamić i zobaczyć, że te problemy, które ma, nie są niczym dziwnym i że te problemy po prostu się zdarzają i że warto o tych problemach z kimś porozmawiać. Także naprawdę uważam, że to jest bardzo, bardzo wartościowa książka, która naprawdę może wielu młodym ludziom pomóc w takim trudnym okresie dorastania. Generalnie bardzo, bardzo wartościowa książka i bardzo dobrze napisana jednocześnie, także bardzo gorąco Wam ją polecam. A również jest napisana w taki sposób, że Was totalnie zaangażuje, wciągnie i przeczytacie ją, no nie wiem, jeżeli jesteście szybkimi czytelnikami, to na jednym posiedzeniu na plaży myślę, że ta książka spokojnie jest do przeczytania. I ostatnia z tych kategorii, które tutaj dla Was mam, to są książki, powieści obyczajowe z wątkami romantycznymi albo nawet romanse. I pierwsza z tych książek to jest dosyć stara książka, która została wydana już ładnych parę lat temu. Doczekała się również swojej ekranizacji, a jest to książka Ceceli Ahern, Love Rosie. Jest to książka, która napisana jest w formie listów, więc ona jest w formie epistolarnej, co nie każdemu odpowiada. Natomiast tutaj w ogóle tego nie czuć, ponieważ tutaj nie mamy wyłącznie listów papierowych, ale mamy też e-maile, pocztówki, no najróżniejsze po prostu formy pisemne, jakie sobie tylko można wyobrazić. A jest to historia dwójki na początku bardzo młodych ludzi, nastolatków wręcz, którzy są takimi przyjaciółmi od dziecka, którzy świetnie się rozumieją, świetnie się dogadują, natomiast są tylko przyjaciółmi. Jednak kiedy w końcu odkrywają, że być może czują do siebie coś więcej i że świetnie się uzupełniają, to główny bohater Alex wyjeżdża z rodzicami z Irlandii do Bostonu, o ile dobrze pamiętam, po prostu się przeprowadzają na drugą stronę oceanu i w ten sposób się rozdzielają, ich życie toczy się różnymi ścieżkami. Gdzieś tam co jakiś czas z powrotem się spotykają, te ich drogi się stykają ponownie, natomiast nigdy nie tworzą takiego pełnego związku, co mnie strasznie w tej książce irytowało, ponieważ tutaj mamy naprawdę przekrój przez całe życie bohaterów, właśnie od lat nastoletnich do takiej dorosłości, a nawet późnej starości powiedziałabym, z tego co pamiętam. I ja bardzo nie lubię takiego motywu, gdzie ludzie tak strasznie marnują czas, gdzie wiemy, że oni po prostu muszą być razem, gdzie są dla siebie idealni, gdzie bardzo, bardzo im kibicujemy, a oni są uparci i po prostu z różnych względów wiecznie nie są razem. Taki motyw też jest w książce Ten jeden dzień chyba, z tego co pamiętam, to też jest taka bardzo stara książka. Natomiast właśnie to jest motyw, którego ja bardzo nie lubię, ale mimo wszystko w tej książce, w tę książkę się pamiętam zaangażowałam. Ja też ją czytałam naprawdę dawno temu, więc dokładnie jej nie pamiętam, natomiast pamiętam, że czytało się ją bardzo dobrze, bardzo lekko, tak właśnie angażująco przeżywaliśmy te wszystkie emocje razem z bohaterami. Jest to taka dosyć lekka książka romantyczna właśnie, którą bardzo, bardzo Wam gorąco polecam, żeby sobie zabrać gdzieś tam właśnie na urlop, na wakacje i po prostu się odciągnąć od własnego życia i przeczytać o życiu Rosie i Alexa. Kolejną książką, przy której świetnie się bawiłam właśnie w zeszłe wakacje, to jest książka też bardzo wakacyjna, ponieważ ma taki bardzo wyraźny wakacyjny motyw w sobie. Jest to książka, której też nie mam fizycznie, także tutaj Wam wkleję okładkę. Podróż nieślubna Christine Lauren. Christine Lauren to jest pseudonim dwóch autorek, więc to pisały dwie kobiety. Natomiast książka też jest dosyć głośna, wydaje mi się, więc mogliście o niej już słyszeć. Opowiada historię dwójki przyjaciół, właściwie nie wiem jak ich określić na początku, ponieważ mamy tutaj siostrę panny młodej oraz brata pana młodego, którzy się nienawidzą, ale oboje są świadkami na ślubie właśnie swojego rodzeństwa i muszą jakoś się tolerować. Natomiast pech chciał, że na tym ślubie podane są owoce morza i cała reszta dostaje zatrucia pokarmowego, w tym właśnie para młoda, która miała zablokowaną wycieczkę na Hawaje, na podróż poślubną. A ponieważ nasza główna bohaterka jest siostrą bliźniaczką panny młodej i wyglądają niemalże identycznie, to siostra namawia ją, aby po prostu skorzystała z tej wycieczki i na nią pojechała, ze względu na to, że nie można odwołać rezerwacji i odzyskać pieniędzy, więc po prostu te pieniądze by przepadły. Dlatego właśnie wpadają na taki pomysł, że to ta siostra pojedzie na tę podróż poślubną razem z, jak można się domyślić, bratem pana młodego. I nasi główni bohaterowie, mimo tego, że się nienawidzą prywatnie, to muszą właśnie udawać parę młodą, która przyjechała na miesiąc miodowy, aby skorzystać po prostu z tej rezerwacji i nie zmarnować pieniędzy. Oczywiście jest to książka, w której mamy taki motyw from hate to love, czyli oni na początku się nienawidzą, ale im więcej czasu ze sobą spędzają, tym lepiej się poznają i tym bardziej się lubią. Także nie jest to nic zaskakującego, ale jest to naprawdę fajna, zabawna i taka lekka i przyjemna książka, idealna na wakacje, mamy klimat Hawajów, bardzo wakacyjny. Także naprawdę bardzo gorąco Wam ją polecam właśnie na lato. I ostatnia już książka, którą mam dzisiaj do pokazania, to jest książka Zamiana. Nie jest to książka, którą tak samą w sobie oceniam jakoś super. Ona dla mnie jest dosyć przeciętna, natomiast również uważam, że jest idealna właśnie do takiego totalnego relaksu, totalnego chillu, wciągnięcia się w nią na maksa. Jest to też historia obyczajowa, która ma taki bardzo mocny wątek romantyczny, ale nie tylko, ponieważ mamy tutaj historię młodej kobiety, która jest taką pracocholiczką, pracuje bardzo dużo i w związku z tym, że od bardzo dawna nie brała urlopu, jej szefowa wysyła ją na przymusowy 2-miesięczny urlop, w wyniku którego bo główna bohaterka postanawiała pojechać do swojej babci na wieś, gdzieś pod Londynem, ponieważ ona mieszka w Londynie, natomiast jej babcia mieszka w jakiejś małej miejscowości na wsi, a babcia od zawsze marzyła, żeby przez jakiś czas mieszkać w Londynie. I wymyślają, że ponieważ one w ogóle mają ze sobą bardzo dobry kontakt, to nie jest taka typowa relacja babci i wnuczki, tylko są naprawdę ze sobą bardzo blisko, wymyślają, że po prostu na te 2 miesiące zamienią się mieszkaniami, to znaczy główna bohaterka, już przepraszam, że tak mówię główna bohaterka, główny bohater, ale po prostu nie zawsze pamiętam imiona, a jak nie mam książki fizycznej, żeby sobie sprawdzić z tyłu na okładce, to po prostu muszę się posługiwać jakimiś synonimami. Więc właśnie główna bohaterka wprowadza się na wieś do mieszkania swojej babci, a w zasadzie do domku swojej babci, poznaje tam lokalną społeczność, angażuje się w nią, no i poznaje też oczywiście pewnego mężczyznę, którego znała jako dziecko, później ich drogi się rozeszły, no i też między nimi oczywiście rozwija się uczucie, co nie jest żadnym spoilerem ani zaskoczeniem, ponieważ to, no, myślę, że łatwo się domyślić, że taki wątek się tam pojawi. Natomiast książka, mimo że nie jest jakimś wielkim, wybitnym dziełem, to po prostu jest bardzo przyjemna, momentami zabawna, naprawdę można miło przy niej spędzić czas, także również na taki okres wakacyjny, urlopowy myślę, że sprawdzi się idealnie. Oczywiście jest też nowość, która jest idealna po prostu do tego filmu i bardzo głośna w ostatnim czasie wszędzie w internecie, a jest to książka, która nosi tytuł Beach Read, czyli już po samym tytule można wnioskować, że jest to po prostu książka no, idealna do takiego rodzaju filmu i na lato, po prostu do zabrania na plażę. Natomiast ja osobiście jej jeszcze nie czytałam, ale właśnie to jest ten mój wakacyjny wybór, to jest ten mój wakacyjny TBR, także na pewno będę tą książkę czytać, kiedy sama pojadę na jakieś wakacje, albo nawet niekoniecznie, po prostu kiedy będę miała ochotę się zrelaksować w to lato, to na pewno sięgnę po chyba najbardziej wakacyjną książkę tego roku. Jeżeli ją czytaliście, to koniecznie dajcie znać, co o niej myślicie i oczywiście, jeżeli macie swoje polecenia książek idealnych na lato, to również proszę, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie sobie poczytam, a może również ktoś inny skorzysta z Waszych polecajek. Mam nadzieję, że moje również przypadły Wam do gustu. Na dzisiaj to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!